wspólnie z panem Radzewiczem wpadliśmy na pomysł stworzenia warsztatów pantomimy teatralnej. Celem tego projektu jest, tak pokrótce, integracja dzieci z różnych środowisk, biednych i bogatszych, razem, żeby dzieci coś razem zrobiły. Chodzi nam również o powiększenie grupy teatralnej Impuls tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Napisaliśmy wspólnie projekt razem z Radosławem Cimińskim, który jest koordynatorem, i Angeliką Kinowską. Złożyliśmy ten projekt do Działaj Lokalnie i otrzymaliśmy dofinansowanie. My napisaliśmy projekt do Działaj Lokalnie. Projekt zakłada cykl warsztatów, 16 warsztatów dwugodzinnych, które prowadzi Jan Radzewicz przy pomocy Angeliki Kinowskiej. Na zajęcia uczęszcza średnio 9 dzieci. Jak wiemy, pantomima pomaga przy niewerbalnym wyrażaniu siebie. Pomaga również przy rozładowaniu skumulowanych emocji, a także integruje grupę z różnych środowisk. Zwieńczeniem naszego projektu będzie występ podczas wernisażu Sejmowej, który odbędzie się 16 października, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Sztuka łączy narody, łączy pokolenia. Fantastyczna sprawa w Kaliskach się stała w Domu Kultury, ponieważ wymyślili wspaniały projekt, żeby z miejscowością zaprzyjaźnioną już właściwie od 22 lat, gdzie byłem właściwie tym pierwszym, który tam pojechał i ta współpraca się rozpoczęła, mamy pomysł, żeby zrobić spektakl pod tytułem Przebudzenie, a więc spektakl młodych ludzi, w sensie etiudy teatralnej, w której wynika jedno – miłość, nadzieja, tolerancja, a przede wszystkim przyjaźń i most przyjaźni. I tu w tym spektaklu młodzi ludzie chcą poprzez pantonimy pokazać to, że czują właśnie, że są potrzebni, że są w świecie, w Europie, że kochają drugiego człowieka.